Jak wiecie, jednym z głównych powodów upadku ludzkości w nowej wersji planety małp był oczywiście groźny patogen, który zredukował naszą populację do kilkunastu milionów. Mało osób wie, ale w starej wersji filmowej planety małp z przełomu lat 60. i 70. powód ten był zgoła inny. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego ludzkość upadła akurat w tamtej wersji tego uniwersum. Na ten moment planeta małp posiada trzy linie czasowe, których historia prowadząca do finalnego objęcia władzy na planecie przez małpy różni się w kilku dosyć istotnych aspektach. W tej wersji wydarzeń sytuacja geopolityczna na Ziemi była napięta, a zimna wojna przechodziła w swój kulminacyjny moment. Ludzkość rozwijała nowe wynalazki, eksperymentowała nad ładunkami nuklearnymi, jak i osiągała znacznie lepsze rezultaty w eksploracji kosmosu. Niestety w pewnym momencie tajemniczy wirus wybił koty i psy, a ludzie zaczęli poszukiwać alternatywnych zwierząt domowych. W ten sposób zaczęto hodować małpy, których populacja wzrosła po wielkim szale, związanym z nowym typem zastępczych zwierzątek domowych. W tym samym czasie naukowcy z różnych projektów rządowych zaczęli przeprowadzać eksperymenty nad małpami, które ostatecznie zwiększyły ich inteligencję. Małpy zaczęły być wykorzystywane jako tania siła robocza i dzięki odpowiedniej modyfikacji były zdolne do wykonywania wielu prac fizycznych. Mimo że można było komunikować się z nimi za pomocą języka migowego, były one nadal traktowane przez ludzi jak zwierzęta, które nie miały żadnych praw. Podobnie jak w nowej filmowej serii, w świecie tym pojawił się Cezar, wyjątkowo inteligentny szympans, który rozpoczął bunt małp przeciwko ludziom. Małpy nie miały jednak szans z ludźmi, którzy dysponowali bronią palną, czy też większą liczebnością. Ostatecznie powstanie upadło, jednak małpy ukrywały się w lasach i na opuszczonych terenach. W tamtym momencie ludzkość rozpoczęła pracę nad bombą nazwaną Alfą i Omegą. Prototyp nowego nuklearnego ładunku dysponował mocą, która według założeń naukowców miała doprowadzić do zniszczenia życia na Ziemi poprzez zapłon tlenu w całej atmosferze. Wiedza o pracach nad tym ładunkiem nie umknęła krajom żelaznej kurtyny, co skutkowało rozpoczęciem nuklearnego konfliktu. Wymiana atomowych ciosów zredukowała populację i uwsteczniła ludzkość, co finalnie wykorzystały małpy. Zaczęły one powoli wypierać ludzi z różnych zakątków świata. Nie musiały przy tym zbyt mocno się starać, ponieważ ocalała ludzkość nie potrafiła ponownie się zjednoczyć. Wszędzie panowała anarchia i każdy kontakt z nowo napotkanymi ludźmi mógł skutkować utratą posiadanych przedmiotów i życia. Finalnie ludzie zaczęli coraz bardziej się uwsteczniać, a prym na planecie jako nowy dominujący gatunek objęły małpy, które wykorzystując pozostałości po ludzkiej cywilizacji, rozwijały swoje osady na obszarach, które nie zostały skażone podczas wielkiego konfliktu. Hasłem dzisiejszego odcinka do napisania w komentarzu jest Planeta Małp. Tymczasem trzymajcie się, cześć!